Konnichiwa! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sayuki i pobrali nam 15 tysięcy na rzecz kredytu. Niech biorą, może nam się uda spłacić jak najszybciej. Gramy dalej w The Tenants! Osiągnij zadowolenie lokatora na koniec umowy 80. Nie widzę tego, absolutnie tego nie widzę. W komentarzach postałam informację, że można było zadanie... Właściwie zastanawiam się, ale dobra. Czemu tutaj nie ten? Pokazują mi rachunków z drugiego miasta, z drugiej dzielnicy, ale spoko. Podobno można było osiągnąć 10 tysięcy przez zrobienie misji. Czyli wynająć dom za ponad 10 tysięcy. Jednak ja między nagraniami... O! Dokument na randkę. Lol. Ja między nagraniami zrobiłam parę misji, żeby dobić troszkę kasy do tego kredytu. Dosłownie tak parę. I jeden dom wynająłem drożej, ale on się skubany kurczę nie zaakceptował, więc nie wiem, czy to akceptuje losowo, czy może był update w międzyczasie i już nie akceptuje, bądź teraz dopiero akceptuje. Także mi nie weszło. Ja musiałam kupić dom i wynająć. Jest i randka, tak? Ojej, mogłam do tego podejść na poważnie, może tu bym zrobiła to zadowolenie lepiej. O ja, dobra, będę dbać o naszego klienta. Oczywiście mistrz randkowania, czyli osoba, która nie wychodzi praktycznie z domu, jak nie musi. Kiedyś więcej wychodziłam. Nie jakoś specjalnie, żeby mi to odpowiadało bardzo, ale kiedyś wychodziłam częściej. Przepiłam trochę kawy. Wiecie kiedy? W czasach szkolnych, kiedy trzeba było wyjść i jechać do szkoły, albo w pracy, kiedy pracowałam jeszcze w biurze na miejscu, albo w innych magazynach, trzeba było jechać i wyjść. No dobra, randkujcie szybciej, bo chcę sobie zobaczyć, co się dzieje. Powiem wam, że muzyka w tej grze jest całkiem spoko. Taka delikatna. Ale dzięki temu, że nagrywamy z zewnętrznej karty i idzie wszystko z drugiego komputera, to mogę mieć na słuchawkach coś włączonego. Ugotuj, czekaj, pizzę, koniecznie pizzę, ja bym szła na pizzę. Ja to ten, słucham sobie teraz openingu w anime w tle. Wy nie usłyszycie, bo by nas copyrighty zabiły, więc... O jak nie mów pizzę. Więc niestety wam nie mogę tego puścić, ale mogę wam powiedzieć, czego słucham w danym momencie. W tej chwili jestem na Lost in Paradise Ali, czyli ending z Jujutsu Kaisen, który oglądałam, powiem wam, jak wychodził, oglądałam na bieżąco odcinki. Już w randce? Okej, nie widzę gościa. Oglądałam na bieżąco, jak wychodził, jest mega. Z mangą jestem na bieżąco, jest mega, czekam na kolejne wyjście, kolejny fragment. A obejrzałam sobie niedawno anime jeszcze raz, całe za koleją. No i ja uwielbiam, polecam, jeżeli ktoś lubi. Taki mix, taki mashup trochę My Hero i Kimetsu no Yaiba. Boku no Hero i Kimetsu. Taki trochę w tą stronę, ale wiecie, że jest trochę strasznych rzeczy, jest trochę śmiesznych rzeczy, jest wszystko, więc mnie tam niczego nie brakuje. Jeżeli oglądaliście, o dajcie mi znać, kogo lubić najbardziej. Mnie w oko wpadł Megumi. To jest dobre, no nie? Mogłabym tak o anime gadać. Ludzie przyszli oglądać The Tenants, a ja będę gadać o anime. Dobra, chcę wiedzieć, jak ta randka poszła. Skończyliście, nie skończyliście? Poszedł sobie obrażony? Dobra, to bierzmy jakąś misję, bo... O! A co to za... threesome? Ojej, zaraz dostanę wiadomość, że jest za głośno. Zaraz dostanę wiadomość od sąsiadów, że moi lokatorzy są zbyt głośno. Chociaż powiem wam, krokami pasują. Twój najemca jest strasznie głośny. A, daj mu spokój, dobrze jest. Dzięki za nic. Niech się bawią, no, imprezę mają. Poza tym mieszkają w domu.
daleko od pozostałych domów. Wypraszam sobie, ale żeby naprawdę muzyka z domu, nawet puszczona bardzo głośno, doszła tutaj do sąsiadów, musi być bardzo głośno. I wrzaski, żeby doszły z domu, jeżeli ktoś krzyczy, też muszą być bardzo głośno, więc w mieszkaniach rozumiem, w domu oczywiście nie. Musiałaby być pootwierane okna. No dobra, no ten co tańczył tutaj, to się troszkę go poniosło, ale ogólnie spoko. Dobra, normalny czas i weźmy w końcu jakieś zlecenie. Teraz jesteś ze mną szczęśliwszy? Neutralny, 52. Idź w górę! Idź w górę, masz być na zielono, uchachany. Potrzebujemy fachowca. Garaż. Bierzemy tak, jednego oczywiście do opieki. I możemy zrobić ten tutaj, co jest. Chciałbym otworzyć. O, publiczna pralnia, fajnie. Paciąg. Okej. Czasami jak włączycie sobie, przybliżycie sobie obraz i włączycie sobie sprzątanie, to wtedy tak odskakuje do tyłu samo, więc ci co grają to wiedzą, że to jest, to nie mój klik sprawił, że to tak uciekło do tyłu. Postaram się nie machać za bardzo obrazem, żeby wam się nie kręciło w oczach. W sumie zagrałabym we wszystko, co mam teraz na komputerze, taką mam ochotę pograć w cokolwiek więcej jeszcze w ogóle. To znaczy nie to, że w Tenancu nie chcę grać. Gram w Tenancu, mam ochotę zagrać w Horizon. Włączam Horizon, mam ochotę zagrać w Tenancu, albo odwrotnie. Także no, po prostu chcę bardzo. O, prawie się udało. A, wyrzuć. Także, no. Jeszcze mam tyle gier nieogranych i niezaczętych, nigdy w życiu nie dotkniętych, więc na te też bardzo czekam i liczę. Okej, dwa pokoje, trzy pokoje, ogród, poczekalnia. Ha? A nie, to będzie jeden? To jest jedno pomieszczenie i ogród drugie, ale który to ten ogród? Zakładam, że ten jest za nami. Zaraz zobaczymy. Czy to będzie ok? Dobra, weszło. Dobra. To zacznijmy tutaj. Beton. Muszę się bardzo powstrzymać, żeby nie zanucić czegoś. Wow! Szary. To zrobimy tak. Wiem, z shiftem działa, wiem, ale chcę pomieszać kolory. Chcę pomieszać kolory. Słyszeliście kiedyś wersję na 15. rocznicę, to chyba nie była rocznica Naruto, tylko piosenki Go zespołu Flow. Niedawno rozmawialiśmy o tym zespole właśnie. Razem śpiewają z Seju. Głównie Seju za Naruto. Za Naruto, tak? Głównie Seju z Naruto, więc jakbyście chcieli znaleźć, wystarczy, że wpiszecie sobie gdzieś w Google, w YouTubie Flow Go 15th anniversary. To wam wyskoczy właśnie ta wersja. Ona jest dosyć długa. Ile ona ma? Czekajcie. Ponad 5 minut. To będzie cały zespół. Śpiewał najpierw koncertowe, będą wklejki jako teledysk, a potem będą wstawieni bodajże Seju właśnie śpiewający. Jaki mamy budżet? Jak kupimy tyle pralek, to nam dosyć sporo. Ale dobra, niech będzie. Niech będą te najdroższe pralki. Pralki zrobimy na tej ścianie. Grzejnik niech będzie przy drzwiach. Tam najbardziej będzie się najlepiej marynowała temperatura. Ile tych pralek w ogóle? Jeszcze jedna. Tyle. Trzeba by je ładnie rozplanować. W sumie... to może tak nie jest najgorzej. Trochę ciężko tak dokładnie wyliczyć, ale jest mniej więcej dobrze. O, Go to jest świetna piosenka w Naruto.
tutaj poczekalnia będzie. Tutaj nie będę dawać za dużo przy drzwiach, żeby można było łatwo wejść. Kosz na pranie tylko jeden? Poważnie? Jeden kosz dla wszystkich. To będą wchodzić, rzucać pranie do kosza i ktoś będzie robił pranie. Suszarka. Pasowałoby ją dać na zewnątrz, no ale... Niech będzie tu. Ciebie przestawię również. Gdzieś tutaj, o. Chociaż chyba mogę je dać razem, prawda? Ja je tak razem rzucałam, żeby nie przeszkadzały. No, da się. Kanapa, szafka. Kanapa, szafka, telewizor. Dalej nas stać na ciekawsze rzeczy? Tak. Kanapa. Kanapa. Szafka. O, jakie... Ale ta szafka garaż. Garaż. Trochę nie wiem, jaką tu dać. Trochę nie jestem może ta? Jest tu jakaś przez klienta udostępniona? Wiecie co, jestem niesamowitym podziwie, jak udało im się znaleźć aktorkę głosową, nową seiyuu dla Boruto, która brzmi bardzo podobnie do Naruto, że rzeczywiście fajnie to zrobili. Podoba mi się to. Wiecie co, no to pasuje tutaj na różnego rodzaju detergenty. W sumie... A, w tej wersji z nimi śpiewa jeszcze Old Codex. Na pewno. To jest zespół muzyczny. On podkłada, z Old Codex gościu podkłada głos w Tatsui w Kuroko no Basuke. Jak ktoś nie widział, to polecam też. Kajiyuki tak samo. Noriaki Tsujiyama. Cały, wiecie, cały ten zestaw. Teraz tak, szafka któraś. W sumie mogłabym o seiyuu mówić dosyć sporo. Nie jestem jakimś super fachowcem, ale jeżeli jakiś mi wpadł w oko albo w ucho, bym powiedziała raczej głos, to potem już jest ze mną. Dobra, damy to. Siedzi mi potem w głowie bardzo, bardzo, bardzo intensywnie, więc... Po prostu podziwiam czyjąś pracę. Wiecie co, dam ten telewizor, póki nas na niego stać. W planie. Okej. Okay. A, zegar. A zegary chyba są też gdzieś tutaj. A nie, one są tutaj. Dałabym taki. Nie wiem, czy możemy sobie pozwolić. Co przyszło do mnie? Poszedł przelew. A, dziękuję. No dobra, ale słuchaj, żeby to dobrze było, bo te ceny twoje... Czasami... O! Właściwie świetny cover openingu pierwszego z Jujutsu Kaisen robi Romi. Na YouTubie jest taki gość, Romi się nazywa. Świetny. Poczekam z zegarem, zobaczymy jak nam pieniądze nam wystarczy na to. Dużo roślin, ozdoby ogrodowe. Prawda jest taka, że trzema dużymi roślinami mogłabym załatwić całość. Ile kosztują ozdoby ogrodowe? Nie są super drogie, więc można by tu... O, patrz, to cały ogród, ale wielkachne. Coś mi mówi, że mamy trochę mało miejsca, więc myślę, że na duże ogrodowe rośliny... Przedłużenie umowy. Patrzcie. Aktualny czynsz 5000, nowy 2800. No dobra, no starała się, niech będzie. Trochę mam problem z tymi roślinami. Całkiem sporo ich tu chcą, więc wygląda na to, że łatwiej byłoby porozstawiać doniczki. Zresztą tu i tak dali beton. A może rozstawimy po prostu krzaczory? Albo to. O, to jest duża? Duża. No i gra. Tylko tak.
dać je wszystkie tutaj, tak na wprost. Ładny by to był też widok. Tylko czy na pewno tak je dać? Czy zaakceptuje mi te same? O, zaakceptowało, dobra. O nie, nie zmieści mi się ostatnio. No nie. Banda szczurów? Wujek ogarnie, spokojnie. Wujek zawsze ogarnia. On wie jak. Wie jak rozłożyć łapkę na szczurę, żeby szczura złapało. Ciekawe co on ma tutaj, że te szczury mu się zalęgły. Pewnie dziurę w ścianie. Karton, gips albo coś. No, stawię. Aha, no bo się musi załadować. Dobra, dobra, rozumiem. Racja. Opieka, renowacja, eksterminacja. W sumie możemy wychodzić. A to zostawione na klienta. Tup, 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 tup. Dobra, wychodź, bo chcę już wracać do się. Tu. Ogród. Trochę się zastanawiam, co dalej. Ozdoby. Możemy tak, możemy dać płotek. Wiecie, tak żeby wyjście było. Chociaż, a może damy to tutaj. Jeden. Dwa. Tak na środku przęseł. Teraz nie pamiętam, czy przęsła to są pojedyncze, czy przęsło to jest całość. Poprawcie mnie, ale nie linczujcie, naprawdę nie pamiętam po prostu. No tu nie postawię, bo to są drzwi. A! Osobą kolejną, która ma świetny cover endingu tym razem, Lost in Paradise z Jujutsu Kaisen, jest też youtuber Arum się nazywa. Arun się pisze. A-R-U-V-N. Jakby się ktoś zastanawiał. Tak, tak to wygląda. Moment. Zostawmy to jeszcze tu. Kurczę, nie wyjdzie tak, jakbym chciała. Tokio. A. Ale nam dali kawał ogródka do roboty normalnie. A mogę dać to tu? Nie będzie przeszkadzać w drzwiach? No super. To inaczej. Lost in Paradise będzie. Tego sobie słucham w tej chwili. Ach, tu mi przeszkadzało coś, tak? Coś by musiało. Okno. A nie, źle wstawiłam po prostu. Zrobimy tak. Trochę w lewo. Dobra, bliżej. Wiecie co? Nie wiem, kto wymyślił muzykę, żeby istniała na świecie, ale ktokolwiek to zrobił, powinien dostać Nobla za pokojową nagrodę. Muzyka jest najwspanialsza na świecie. Można nią tyle rzeczy przekazać. Jeszcze jedną taką dużą. Ciężko mi się tu odnaleźć. Wiem, że tu jest trochę różnica między nimi, ale to może... No ciężko by to było naprawić, żeby to tak ładnie wyszło. Bo chciałam, żeby było tak bliżej środka. To może tak. Może tak będzie lepiej.
Tak, jakby ktoś się zastanawiał, to słucham wielu coverów. Podziwiam tych piosenkarzy i wszystkich, także... Uwielbiam śpiewanie, chciałabym umieć śpiewać. Wow, chyba wielkie. Nawet w budżecie fajnie siedzimy. No i dobra, ogród wygląda dobrze, czyli wciąż możemy ten duży zegar kupić. Zegarek kupić. Czuję, że on miałby tu dobre miejsce, tylko przeszkadza mi sofa. Szkoda. To niech ma dobre miejsce z drugiej strony. O. No bo tu... O. Zaraz, a wystrój? Ach, no to trzeba coś tu ozdobić jeszcze, skoro są pieniądze. Wysokie. Plakat motywacyjny. Jasne! You are breathtaking. Ale to może nad pralkami. Tak czuję, że nad pralkami mają się lepiej. Ale może... O. No oczywiście rośliny na ścianę, bo one to robią robotę. Teraz nie wiem, może tak powinnam zrobić, nad tą pralką tu. Tak wyśrodkować sobie. Nie jest najgorzej. Wiem, że to nie jest na środku wtedy ściany tam, ale tutaj fajnie wygląda. A, małą roślinkę możemy dać. Małą bonsai tree. O, całkiem fajnie. Zegar. Dywanik, lustro. Mogę wam dać dywan, ale lustro? Po co? Plakat, roślina, mała, duża. A to jeszcze dużą tu damy jakąś. A! Kolejny dobry cover pierwszego openingu Jujutsu ma Soraru na YouTubie. Też polecam. Tylko jego się pisze w japońskich znaczkach. Więc jak sobie wpiszecie Soraru, to wam znajdzie. O, słucham go już od lat. Bardzo lubię jego głos. Ma taki niski głos. Duża roślinka. Która... Ta się podoba mi. No i w sumie... Jeszcze ile do tego procenta? Poważnie? Ozdoba ścienna. O! Macie. Jagulał, ha! Waza. O, tu były takie duże wazy gdzieś. Są. I budżet jakby umarł. Akurat 100%. Ogród spróbowałby nie mieć 100% z tymi wszystkimi roślinkami w takim małym... Aż muszę zobaczyć tę reakcję. Jak wygląda taka pralnia? Podoba wam się? Przyjść na pranie tylko po to, żeby anime pooglądać na takim telewizorze, jak się w domu nie ma. Tylko żeby był dostęp. Netflix ma w sumie trochę anime, ale mnie Netflix denerwował ostatnio. Nie miałam do tej pory. Ostatnio w formie testowej Netflixa próbujemy z nadzieją, że wiecie, sobie tam przyjaciół czy teorię w jakiejś lepszej jakości obejrzę czy coś. Owszem, była, dopóki nie zdjęli teorii przyjaciół z polskiego Netflixa, bo jak sobie kupicie zagraniczny, to działa na subskrypcji. Za droga ta subskrypcja na to, co dają. I powiem wam, jest dużo filmów, ale nigdy to, co szukam. Chociaż nie powiem, no oglądałam sobie ze studia Ghibli w fajnej jakości sporo filmów i to było spoko. Tu mnie pocieszyli, ucieszyli, ale no... Oglądałam Fairy Tail na polskim, po czym... No nie na polskim, na zagranicznym, po czym przerzuciłam się na polski. O, już ocena tutaj klienta. Na polski się przerzuciłam, ponieważ dużo anime i innych rzeczy nie miało polskich napisów. Jak manga jeszcze czytam po angielsku, tak anime już lubię po polsku, żeby już do końca zrozumieć, o co chodzi. A lubię fanowskie napisy, bo oni wtedy nie dają... Oni wtedy nie zmieniają nazw ataków.
na polskie, co lubię. Nie lubię spolszczonych nazw ataków. W ogóle lubię, jak zostają w oryginale, tak jak krzyczą w anime, więc jak słyszę nazwę po japońsku, a napisy po angielsku, co oznacza, to i tak jestem to jakoś w trakcie w stanie przeżyć, a jak już w napisach dadzą po polsku, to już się tak dziwnie robi. Dobra, to jeszcze jedno zlecenie może. Sprzedamy dom komuś, niech będzie, to znaczy wynajmiemy. O, to jest też fajny pomysł na ogród. Dajesz jeden taki, jest z głowy. Przeszłych wynajmów minimum 2. No więc musimy ją sprawdzić. Sprawdź poprzednie najmy. Wiekiem, no dobra, mieścisz się. To w sumie byłby z ciebie dobry klient. Tylko błagam. O, były 2. To w porządku, targuj się. 7000. O, chyba podbijemy. Podpiszemy umowę. Ej, ładnie. A tak 6,5. Prawie, ale podobają mi się twoje warunki. Jest okej. Okay. Miały być 2 poprzednie wynajmy. Są. Przedział wiekowy się zgadza. O, zaraz, czekajcie. Poprzednim razem nie zwróciłam... Nie kasjer. Nie jesteś kasjerką, nie? Uff, rzeźnik. Poprzednim razem zupełnie nie zwróciłam uwagi na preferencje pracownicze. Ani trochę. No, także ten. Zobaczymy, czy klient się ucieszy. Expert agent. Dostałam osiągnięcie. Dobra, jeszcze jakieś zlecenie. Jakąś renowację? Jaki mamy czas? 20 parę minut. Kolekcja... Czuję, że moja kolekcja sztuki marnuje się w domu. Potrzebuję doświadczonego projektanta, aby umieścić ją w ogrodzie. O! Wymagania. Całkowita aranżacja ogrodu. Budżet. O ja, duży. Oferuję premię, jeśli zlecenie zostanie ukończone w 8 dni. Istotne. Ściany. Wyposażenie. Dobra, chodźmy jeszcze. Zrobimy dzisiaj to. Wiecie co? Jak na kogoś, kto prowadzi kanał gamingowy, i próbuję dodać do niego elementy rysowania, bo staram się jak najbardziej. Większość moich subskrypcji na YouTubie to muzyka. Covery przede wszystkim. Chociaż mam w subskrypcjach od bardzo dawna Eevee, który jest autorem i wykonawcą oficjalnym openingu do Jujutsu Kaisen. To jest zabawne. Dobra, podłogi sobie wykończyli trawnikiem. To może dlatego się czepiają, a jakby tak dodać jeszcze coś? No dobra, rozumiem, że to jest taki fragment, w którym chcieliby coś zrobić. Muszę kupić od razu 2 figury, zanim 4 budżet spadnie. No i budżet z głowy. Co oni widzą w tym? To jest taki Sumimasen, Gomenasai, Senpai i tak dalej. Ej, nie zaliczyło mi 2 kolejnych figur. Dlaczego tak się dzieje? Nie rozumiem po prostu tej gry czasami. Ach, zaliczyłam jako ozdobę ogrodową. Dobra, rozumiem. To trzeba ją zrobić na włość. Ozdoba, fontanna, fontanna. To. 3. Gdzieś damy znicz. Figura. Skreśl się. Nie rozumiem. Wciąż ją liczę jako ozdobę ogrodową. Ale to jest Early Access wciąż, więc nie czepiam się. Nie przeszkadza mi to. Zresztą nawet jakby nie był Early Access, to też by mi to jakoś super bardzo nie przeszkadzało. Chyba jestem zbyt wyrozumiała czasami. Po prostu wiem, jak to jest w przypadku projektowania, czy budowania, czy tworzenia czegoś. Nie projektowałam i nigdy nie robiłam gier, ale no... inne rzeczy tworzę i wiem, jak to jest niejednokrotnie ciężko coś zrobić i ogarnąć do końca. Także wiecie, nie przeszkadza mi to aż tak bardzo. Ej, jakbym mu to zrobić? Taką zabawną armię? Czy może tak? Tak mu zrobimy, wiecie, takich obrońców świata na 4 stronach jego ogrodu. Może zrobię tak, a co? Będzie zabawnie, czyli i zabawni, i obrońców. Czyli postawiłam je tak na zabawnie.
Zobaczymy, czy figury się wykreślą, jak już tam dam więcej rodowych ozdób. Wazy. Ile mam jeszcze pieniędzy? Dużo. Ładna waza na wejście. Tak myślę. Nie? I przy tym wyjściu też by mogła być. Anoragami może z was ktoś oglądał? Też jest dobra. Moim zdaniem przynajmniej. O ja. Tak. O tak. Tak jest. Mogę wsadzić ogromniaste drzewo. Ej, zaraz, co? Nie widziałam. Benjamin. Lea, dziewczyno, gdybym tylko zwróciła uwagę, że piszesz do mnie. Tak to u mnie wygląda. Tak to jest z wiadomościami u mnie. Normalne. Ja czuję, że taką latarenkę japońską to możemy mieć gdzieś przed domem tutaj. Ona będzie ładnie wyglądać. Fajnie by wyglądała z jakąś oprawą dokładniej. Albo damy ją tutaj. Bo chciałam dać fontannę. Taki ptaszkowy zestaw bardziej tam. Może niech mają światełko również. Będzie im przyjemnie. Podoba mi się taki zamysł. A tutaj? Czy my mamy przed domem? Mamy takie ładne okno, pod którym można to koło dać. Wydaje mi się, że ono tak perfekcyjnie pasuje między okna. Może jest po to wymyślone w tym miejscu. Dobra, figura mi się nie odtentygowała, więc... Wrócimy jeszcze do ozdób. Właściwie mogę kupić jeszcze jedną, ale... Fontanna, a taki pseudoogródek? O, na wejściu? Wciąż mi nie chcą figury zmazać. Ale wezmę jeszcze jedną. Okej, weszła. No niech będzie, no. Ona musiałaby być jakimś ukrytym ninja, o. Jest ok. Dobra. Nie będziemy nadużywać budżetu klienta, bo wiecie. Aj, coś bym opuścił. A, zrzuciłabym pada. Zahaczyłam butem o kabel. Panie klient, zadowolony, bo ja mam nadzieję. Co byście powiedzieli na taką animację, jak na przykład podchodzimy do domu, tutaj jesteśmy dalej bądź bliżej, znikają ściany, ale zamiast, żeby one znikały, to żeby obraz szedł, w sensie podnosił się do góry, na przykład te ściany, nie z sufitem, tylko z dachem, tak fuf, w górę i znikały, na przykład. A jak podchodzimy tu, to kolejne ściany znikały, a tamte wpadały z powrotem na dół, tak fru, albo fru do góry. Wiecie, że tak to spróbuję opisać precyzyjnie. Te ściany by robiły fu, a tamte by robiły fu i wszystko byłoby jak takie wielkie bam. Przyjemnie się mieszkało, do widzenia. Nie odchodź! Byłaś taką dobrą klientką. A co to za... Normalnie niektórzy klienci to po prostu... Lecę do tamtej jeszcze i lecimy na drugą dzielnicę w takim razie, słuchajcie. I zrobimy to... Mieszkanie wynajmiemy jeszcze. Taką dobrą byłaś. Wynajmującą. Dobra, któryś jest pusty teraz w takim razie. A to nie tutaj? Tutaj chyba. Ty, ale gdzie ty... Aha, bo to przedmieścia. Wolny... Dobra, które z was odchodzi? Bo teraz to już nie wiem. Jak ona się tu nazywała? Sprawdzę. No może tak warto. Nie, to w tamtym drugim? Jednak? Może. O, nie zwróciłam zupełnie uwagi. Może tak byśmy zrobili jedną łazienkę za którymś razem. Tak wiecie. Jak pokazują tutaj.
O, ja cię. Czemu nie dzwonisz? To nie, to jednak na tym drugim, na tej drugiej mapie. Co on tutaj taki rozebra... A, bo on nago gotuje, rozumiem, rozumiem. Słuchaj, no pisz, że ci się zrobiło nie tak, bo... To nie. Wracam, nie, wracam do slumsów. Wracam do slumsów i szukamy tego domu, który jest do wynajęcia. Bo jeden będzie pusty. Już jest pusty, powinien być pusty. O, do kupienia. Ale mnie próbują przekonać. No, powinien być szczęśliwy. Pani rzeźnik. Długo jeszcze będziesz tu mieszkać? Ojej. Ma pani jakieś zamiłowania do spania na podłodze? Małe mieszkanie? Sama jesteś małe mieszkanie. Lepsze willa. 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 No, ani małe mieszkanie. To na tym drugim. Ciekawe te wiadomości czasami, wiecie? Tak nie mogę znaleźć. Ale to może już tu jesteśmy, coś do opłacenia? Nie? Następna zapłata. Ej! Przypomnij uprzejmie. Wstawaj z tej podłogi. Bo to chyba ta sama. Poszła do pracy. Uciekła przed odpowiedzialnością podstępnie. Wybacz, nie mam polsy. Szybka piłka po prostu. To ty jesteś ty? Nie. To druga. Tak to jest, jak się ma... bliźniaczki wynajmujące. Możemy zerwać z nią kontrakt, wiecie? Nie musimy, ale możemy. Chociaż nie wiem, czy to przed czasem jej nie pogoniłam tam. 6 dni, 2 dni, 6 dni. Dobra, przyspiesz czas dwa razy, bo chcę sprawdzić, która to jest ta osoba, która sobie... Fachowiec, proszę. Która to jest osoba, która sobie stąd chce... się wyprowadzić. Powiedzmy, że zostały jej 2 dni. Ło, wow, ale zarabiam pieniędzy miesięcznie. Normalnie mogłabym się z tego utrzymać. Śmieję się dlatego, że biorąc pod uwagę, jakie oni czynsze płacą, jakie oni płacą czynsz mnie, to ja pewnie, wiecie, w podobnych warunkach musiałabym. Zastanawiam się, czy jakby tak nie opłacać, to coś by się stało. 6 dni? Ej, ale... Słuchaj. Wiesz co? Ciekawa jestem, co powie. A, wysłała zaległości. No dobra, wiecie co? Mam ten. Mam zawies na mózgu. Teraz już nie wiem, kto miał odejść i czy miał, i czy to była tylko osoba z misji, więc... No. Dzwoń pan, bo ci się przecież lodówka normalnie... Co za gość? To są tylko jedne wiadomości. A agent... Właśnie, agentka mi pisała, że ktoś odszedł. Last minute jeszcze. Domek na drzewie. To chyba jeszcze domek na drzewie zrobimy.
No dobra, tak. On, rozumiem, dalej gotuje nago. Zróbmy jeszcze ten dom. Będzie dłuższy odcinek. Rozpocznij. Jak go już kupimy i wynajmiemy, to będzie inna sprawa. Pudełko z zabawkami. Chyba nie wymagali go poprzednim razem. Zabiorę sobie. Wykorzystamy to następnym razem w domu. Może. Co to jest? Hotel! Na razie idzie dobrze. A, wyszedł naprawiać obraz na zewnątrz. To jest mapa? Mapa. Bierz do domu. Do składzika. Bierz do składzika. Wiemy, że klienci nie mają z tym problemu, więc ładujemy. Dobra, i wychodź, zrobimy ekspresowy remont. Zobaczymy, jak szybko się uda zrobić remont. Dywan. Kurczę, no ja wiem, że różowy to taki średni tutaj, ale prawda jest taka, że im droższa farba i te rzeczy, tym lepiej nam płacą. Co jest z większych rzeczy? Stół, planszówka, ławka, mapa skarbów. Poduszkowy fort. Mega. Zbrojownia. Ha, zbrojownia to jest. Łóżko piętrowe jeszcze. O. Nie do końca się spodziewałam łóżka piętrowego, ale okej. Stół. A co, weźmiemy ten drogi. Ostatnim razem narzekali, że nie wzięliśmy, więc tym razem weźmiemy ten. Ławka. Ale ławka jest tylko jedna wciąż. A, niech mam, to jest dwie. Ło, a ławka ogrodowa tutaj do domu. No, świetny pomysł. Więc co? Tak ich tu zrobimy. Bo nam powiedzą, że nie ma dojścia do ławki. A tak jak to damy, to będzie w porządku. Ach, mamy tylko jedną mapę skarbów dostępną. A gdzie się podziała gra planszowa? Było wcześniej więcej. Plakat. O, laptopa jeszcze, no tak. Nie ma z niego dostępu pewnie. No nie, działa. Zombie muffins. Na kolorowe sny. Okej. Okay. Lubię covery. Amazuki tak samo. Ej, dobra, zrobione, błyskawicznie, w dzień. Zobaczymy, co powiedzą. Wybraliśmy najdroższe rzeczy, jakie były dostępne. Łóżko piętrowe jest tylko jedno. Ławki były dwie, wybraliśmy droższą. Mapa tylko jedna, gra planszowa tylko jedna. Te zabawki też tylko po jednym, więc mam nadzieję, że zwrócą na to uwagę. No, farby. Najdroższa, jaka była z żółtych. No, ja myślę. Tu można dostać ataku epilepsji, jak się patrzy na podłogę i na ścianę. O, nieźle, wystrój. Brak uwag. Ignorowana kategoria. Ładnie. Nawet finansowo na fajnie wpadło. Co prawda bank nas tu jeszcze będzie męczył, ale nie stać nas na wcześniejszą, na przedwczasową spłatę. Ale kupimy ten domek, nie martwcie się. A jak nie ten, nie wiem, czy jest jeszcze jeden, czy tylko jeden domek na drzewie jest na tej mapie? Chyba jeden. Dobra. Okej, okay, dobra. Kończymy. Wykupimy go. Jak go kupimy, to zrobimy z niego taką zabawownię dla dzieci. No jakieś łóżko będziemy musieli dać łóżko i łazienka chociaż. Teraz jak się tak zastanawiam, chyba bardziej mi się opłaca ten domek brać i remontować w ten sposób na specjalnych zleceniach, niż go kupować. A, zastanowimy się. Dobra, dziękuję Wam za wspólną grę. Tutaj tym pięknym widokiem na całkiem fajny domek na drzewie. On nawet rzeczywiście jest na drzewie, ma pod spodem drzewo wystające tutaj. Kończymy. Dziękuję Wam za wspólną grę, życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!